Za nami bardzo trudne godziny. Rzeczywiście w ostatniej dobie mamy kolejne przypadki. W przypadku naszego województwa to 73 nowe przypadki. Łącznie mamy 157 pozytywnych stwierdzeń na obecność koronawirusa. Rzeczywiście to bardzo trudny dla nas wszystkich czas. Od momentu pozyskania tych informacji funkcjonuje nieustannie sztab kryzysowy. Przypadki, które się niestety zdarzyły, to przede wszystkim w jednostkach służby zdrowia i mamy tutaj do czynienia z Szpitalem Miejskim w Toruniu na oddziale hematologii. Przeszło 20 przypadków, ale również takie przypadki były w szpitalu w Bizielu, w szpitalu wojskowym, również w Bydgoszczy. Mamy przypadki w szpitalu dziecięcym w Bydgoszczy, gdzie mamy zarażony personel, czyli lekarzy oraz pielęgniarki. Mamy przypadek w Juraszu, mamy przypadek w szpitalu MSWiA. Również niestety mamy przypadek w DPS-ie w Żninie. Na terenie powiatu żnińskiego to są trudne dla nas momenty. My staraliśmy się w ostatnich godzinach w sposób właściwy przetransportować chorych czy do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu, jeżeli była taka potrzeba, czy chorzy również trafiali zarażeni koronawirusem do szpitala zakaźnego w Bydgoszczy. Również skorzystaliśmy i to jest też ważna informacja. Posiadamy izolatorium w Ciechocinku, gdzie kilkadziesiąt osób w tej chwili się znajduje. No dzisiaj mieliśmy jeszcze dwie narady z dyrektorami szpitali, którzy odpowiadają za szpitale podwyższonej gotowości, za szpitale jednoimienne, ale również wszystkimi dyrektorami szpitali w województwie kujawsko-pomorskim, bo rzeczywiście ten możliwy paraliż służby zdrowia jest bardzo dla nas niebezpieczny. Tutaj mieliśmy do czynienia z jakby poruszaniem się jednej z pielęgniarek pomiędzy szpitalami, która była zarażona i to spowodowało kolejne transmisje. Chcemy tego unikać, więc dzisiaj narada z dyrektorami szpitali, o tym była mowa, aby unikać, ograniczać transmisję między jednostkami służby zdrowia. Jest w tej chwili taka rzeczywiście bardzo duża potrzeba, aby znaleźć zastępstwo dla tych pielęgniarek i lekarzy, żeby tej transmisji było jak najmniej, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała. Także trudny czas za nami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nieustannie pracują nad tym, aby sytuację w naszym województwie opanować.